Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku, w naszym projekcie Holistyczne Życie. Ja nazywam się Kacprzak Monika. Ja nazywam się Monika Bęska. Króciutko o tym, czym się zajmujemy. Ja jestem trenerem personalnym. Pracuję z ciałem w takim podejściu bardzo prozdrowotnym. Przeciwdziałam swoimi treningami, przeciwdziałam bólowi i pokazuję, w jaki sposób się ruszać, żeby nasze ciało było coraz sprawniejsze i coraz zdrowsze. A ja zajmuję się coachingiem, treningiem mentalnym, mentoringiem i pomagam swoim klientom wydobywać wszystkie ich silne strony, umiejętności i odkrywać talenty, które w nich drzemią. I witamy Was w naszym projekcie, który ma na celu pokazać Wam, jak istotne jest podejście takie zdroworozsądkowe, prozdrowotne do naszego ciała i również do naszego umysłu. Więc wszystkie odcinki tworzymy w taki sposób, żebyście być może dla siebie coś zaczerpnęli z nich, żeby Wam na przykład było łatwiej podejmować jakieś zmiany w swoim życiu, utrzymać Waszą motywację, a również po to, żeby w Waszych umysłach nieco również wytworzył się pewien proces zmian, który ma Wam pomóc w tym, czego właściwie pragniecie od życia. Okej, chcemy zauważyć jeszcze bardzo ważną kwestię w tym, kiedy wybieramy sobie aktywność fizyczną, że każdy z nas ma po prostu inne warunki pracy zawodowej i pracy domowej na co dzień. Dlatego będziemy na pewno szukać innej aktywności, kiedy mamy na przykład pracę fizyczną, gdzie na przykład podnosimy wiele ciężkich przedmiotów w ciągu naszego 8-godzinnego dnia pracy, a na pewno inne podejście będą mieli ci, którzy spędzają te 8 godzin w zamknięciu, w pokoiku, przy biurku, prawda? Tak. Jak to jest w takiej pracy za biurkiem 8-godzinnej? No powiem szczerze, tak siedząc właśnie przed komputerem, właśnie pracując zdalnie, cały czas praktycznie jest jedna pozycja. Jesteś zamknięta, masz trochę spięte barki, jeszcze jak się zestresujesz, to może gdzieś tam te barki idą wyżej. Gdzieś tak w takiej pozycji spędzasz większość dnia, jakby nie patrzeć. I teraz pytanie, czy ja siedząc w jakiś sposób powinnam na przykład pójść i dźwigać ciężary? Co sądzisz? Czy to jest dobry pomysł? I tak i nie. To zależy. To zależy. Na pewno właśnie osoby pracujące fizycznie i pracujące umysłowo właśnie przy komputerach będą potrzebowały kompletnie dwóch innych aktywności. Więc osoba taka pracująca za biurkiem, o ile sięgnie po te ciężary, bo oczywiście one są jak najbardziej na plus, na tak, to na pewno powinna najpierw dać swojemu ciału to, co w jakiś sposób wyrwie ciebie z tego ułożenia 8-godzinnego w siedzeniu. Ale o tym będziemy mówiły za chwilkę w kolejnym podpunkcie. Więc drodzy, bierzcie pod uwagę to, jaki jest Wasz tryb dnia. Czy spędzacie czas w pracy właśnie fizycznie, czy raczej siedzicie za biurkiem i bardziej sztywniejecie. Również pod uwagę możemy wziąć to, czy mamy pracę zdalną w domu, czy jednak jest to praca gdzieś tam na zewnątrz, która nas właśnie do takiej aktywności spontanicznej może zmusi, tak, albo za... Wyjazd na przykład do pracy. Dokładnie. Dojdzie do pracy i cały też ten schemat, który się wiąże z przemieszczaniem się do pracy oczywiście, a również ci, którzy mają pracę na przykład zdalną z dziećmi w domu, to tym bardziej jeszcze muszą mieć kompletnie inny pomysł na siebie, kiedy tą aktywność i jak ją poprowadzić, bo wiemy dobrze z opowieści mam, że właściwie te 15 minut czasami jest ciężko zorganizować sobie, bo jeszcze jest oprócz tego w ciągu dnia mnóstwo innych obowiązków. To na pewno właśnie warto mieć na uwadze to, co jest dla nas w tym dniu też jakimś priorytetem. I oczywiście nie zawsze nam się uda o tyle zorganizować super trening, który byśmy chciały, żeby sobie wdrożyć, o tyle warto gdzieś tam szukać tego, gdzie możemy te 15 minut przepchnąć, nawet wtedy, kiedy jesteśmy bardzo zapracowane, czy właśnie w takiej pracy biurowej, czy takiej pracy również fizycznej, na przykład z jakimiś dodatkowymi rzeczami, które musimy fizycznie przenosić, podnosić, nie wiem, pracować nad czymś bardzo skoncentrowanym, jakimiś drobnymi elementami, na przykład właśnie w jakiejś takiej pracy znowu fizycznej, tak żeby to również było zawsze gdzieś tam brane pod Waszą uwagę. Ja myślę, że tutaj poruszyłaś też kluczowy temat, bo tak właśnie w temacie mam moje koleżanki, które właśnie mają dwójkę, trójkę dzieci, często mówią, że one na przykład trenują z dziećmi. Że robią taką aktywność w ciągu dnia, że to wiadomo, że nie jest to taki trening, jak chciałyby, żeby był, ale gdzieś wplatają tą aktywność w taki sposób, że dzieci mają też aktywność i trenują razem. Więc to jest też fajne rozwiązanie na budowanie relacji i na to, żeby gdzieś w tych dzieciach zaszczepić
ten pozytywny aspekt ruchu. Tak, więc to jest taka również forma po prostu właśnie radości i zabawy, nie tylko dziecka, również i dorosłych, więc zdecydowanie może być to nawet takie odkrywanie swojego takiego właśnie dziecka, które się przy takiej zabawie ze swoimi dziećmi po prostu ukazuje. Jak najbardziej tak. Super. Tak więc zapraszamy Was do tego, żeby testować, odkrywać, sprawdzać i przede wszystkim dostosować ruch do pracy, którą wykonujecie. Słuchajcie, jak w tym wszystkim można wpleść trening umysłu? No tutaj aktywność, trening umysłu, jak to wszystko można połączyć? Przede wszystkim, o co w ogóle chodzi z tym treningiem umysłu? A to, co wspomniałaś przed chwilą, że właśnie osoby, które na przykład pracują fizycznie, mogą na przykład w ramach takiej aktywności poczytać sobie książkę, rozwiązać krzyżówkę i przełamać taki schemat, że pracowałem tam 8 godzin fizycznie, to jeszcze sobie pójdę na 2 godziny na siłownię i wszystko będzie tylko wiązało się z tym aspektem ciało. Więc tutaj fajnym przełamaniem będzie to, że taka osoba, przypuśćmy, pójdzie, poczyta sobie książkę, rozwiąże jakąś łamigłówkę i będzie pracować tak troszeczkę inaczej. Ale w treningu umysłu chodzi również o coś więcej, bo nasz umysł jest bardzo wygodny i bardzo lubi, jak się nie przemęcza. Co to dla nas oznacza? Pamiętam, jak zawsze trenowałam z Moniką, a nasz trening wyglądał: dobra, to jeszcze 2 powtórzenia, zrobiłam te 2 powtórzenia, już mam ochotę powiedzieć: dobra, koniec, a Monika mówi: jeszcze 3. I tak sobie myślę, jakim cudem ja mam jeszcze 3 zrobić. No i się okazywało, że tak właściwie możemy jeszcze zrobić te 3, można tam jeszcze zrobić dodatkowe powtórzenie. Jak to działa? Działa to w taki sposób, że nasz umysł robi sobie taką rezerwę, że on ma jeszcze te 30% zachowane, że przecież nie musimy się wcale przemęczać, nie musimy wcale dodatkowej energii dokładać do tego, żeby coś zrobić. Więc mamy tą rezerwę do tego, żeby na przykład pogłębić ilość powtórzeń, podnieść więcej kilogramów i tak dalej. Więc to jest jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Czy ja mam jeszcze siłę i czy to moje przekonanie takie, że no już nie dam rady, idzie bardziej z głowy, czy faktycznie czuję mięśniowo, że nie dam rady? Faktycznie mam w praktyce swojej trenerskiej, że mam jedną osobę, której powiedzmy zadam 10 powtórzeń. To 10, uwierzcie mi, jest po prostu ostateczne. Jeśli powiemy 15, to 15 będzie ostateczne. To właśnie jest to, co powiedziałaś. A więc powiedziałyśmy, zrób, nie wiem, powiedzmy 6 powtórzeń, zrobiłaś 6, ale ja widzę na przykład, że tam jeszcze jest mały zapas, bo to często po ruchu widzę, po tempie ruchu, po technice i mówię do siebie, to zrób jeszcze 2. Wtedy po prostu jest wow, ile? To samo właśnie jest takim odgórnym powiedzeniem sobie, okej, zrobię dzisiaj 5 kilometrów, no to przy 5 po prostu już jesteś dead. Koniec twoich sił. Jeśli powiesz sobie, na przykład zrobię 6 kilometrów, to dopiero przy 6 będzie ten moment załamania, więc to właśnie jest to, o czym mówisz. Tak, ja sama pamiętam, jak biegałam właśnie 7 kilometr, już tak przebiegałam koło domu, mówię, nie, to już przecież nie dam rady, to przecież tutaj 100 metrów już jestem w domu, ale taki głos mi się odezwał, no przecież można więcej. No i się później okazywało, że jeszcze 8 się zrobiło samo, tak się zrobiło. Nawet spróbować. Tak, i można było, nic się złego nie wydarzyło, tak więc kwestia tego typu, żeby właśnie przełamywać te schematy i te bariery, że tak jak tutaj Monika wspomniałaś, 10 więcej niż 10 nie robię, a może spróbować zobaczyć, gdzie tutaj ta granica jest. Tak, jak mówisz, że 30% to jest całkiem dużo procent, więc 30 to jest, w treningu to jest strasznie dużo. To jest bardzo duży zapas, 30%. Tak, to prawda. Zdecydowanie. A teraz słuchajcie, jeszcze inny przykład. Jak możemy tutaj trenować nasz umysł? Przypuśćmy, mamy stresujący dzień w pracy, mamy pracę biurową, dużo stresu, dużo nerwów, spotkania, telefony, jeszcze nam tu gdzieś dzieci po domu biegają. Jaki mamy nastrój? Na koniec. No raczej jesteśmy już na wycieńczeniu. Tak, to jest takie wycieńczenie, wściekłość, stres, zdenerwowanie, wszystko, co się tym wiąże. Teraz zamykamy laptopa i te emocje dalej z nami zostają. I to od nas będzie, słuchajcie, zależało, w którą stronę my pójdziemy. Bo mamy pełne możliwości do tego, żeby wybić się z tego stanu właśnie zdenerwowania, złości, gdzie nasz kortyzol po prostu buzuje na bardzo wysokim poziomie i my mamy te negatywne emocje w sobie. I teraz jak możemy to przełamać? Zwykłą aktywnością. Nawet 15 minut zwykłej aktywności pomoże nam odwrócić układ hormonalny w naszym organizmie. Co to oznacza? Jak ćwiczymy, to zawsze co się wydziela? Endorfiny. Endorfiny, czyli hormon szczęścia. I teraz trzeba sobie założyć, jak mam taki stresujący dzień, jaka szybka aktywność podniesie mi
poziom szczęścia do tego stopnia, że poczuję się super fajnie, jednak nie zwracam uwagi na to, co się tam wydarzyło. To nawet nie jest mowa o jakimś bardzo ambitnym ruchu, nawet oddychanie. Tak. Jako jeden z pierwszych elementów, który nas po prostu troszkę hamuje w tym biegu i w tej złości, którą obecnie mamy, to powiedziałaś coś bardzo ważnego, że my właściwie możemy decydować o tym, co zrobimy z tym momentem, kiedy jesteśmy na przykład zmęczeni fizycznie, umysłowo, zdenerwowani, zezłoszczeni, prawda? To jest tak, że my możemy w tej emocji możemy albo ją jeszcze pogłębić i jeszcze nakręcić, na przykład jeszcze zrobić coś, co nas dodatkowo, nie wiem, właśnie ze złości, albo kogoś jeszcze obciążymy tym. Możemy się jeszcze mocniej fizycznie albo umysłowo zajechać, albo możemy zrobić coś, żeby troszkę nawet nie przysłonić tą emocję, a żeby trochę po prostu ją jakby stonować. I właśnie nawet przez zwykłe oddychanie, jeśli potrafimy taki trening oddechowy poprowadzić sobie, nawet kilkuminutowy, to już jest pierwszy bardzo często skuteczny krok. Następnie właśnie jakiś delikatny ruch może być, może też być to właśnie ruch bardzo dla nas intensywny. No wtedy, kiedy właśnie będziemy czuć, że potrzebuje czegoś mocniejszego, to to robię, nie? I tutaj możemy Was zaprosić do filmiku, w którym opowiadałyśmy właśnie o kręgu wpływu i kręgu zainteresowań, na co mamy wpływ i jak ta rzeczywistość może tutaj z nami współpracować. Dokładnie. Dlatego musimy również mieć na uwadze to, że często aktywność fizyczna, którą na przykład sobie gdzieś tam po godzinach pracy wykonamy, jest dla wielu, wielu moich podopiecznych, więc pewnie też również dla wielu z Was, jak i również dla mnie osobiście, jest również idealnym sposobem na to, żeby troszkę zostawić te rzeczy, które obecnie mi ciążą, a więc na przykład, no wiecie, no, nasze każde codzienne sprawy. Dlatego fajnie jest mieć na uwadze również to, żeby taką aktywnością gdzieś tam o nią zadbać, po to, żeby oderwać się od tego, co w danym dniu na przykład nas troszkę, nie wiem, zmęczyło, bądź co się dzieje w naszym życiu takiego dla nas troszkę stresującego. I to naprawdę jest bardzo, bardzo skuteczne. Ludzie często po prostu mówią o tym, że i też widzę to po ich zachowaniu, przychodząc na trening personalny, po to, żeby po prostu zostawić wszystko z boku. Tak jest. To jest piękna rzecz, o której powiedziałaś, bo czasami też, jak na przykład rozmawiam z klientami, oni mówią, bo ja nie potrafię medytować, bo jak zaczynam medytować, to pojawia mi się milion różnych myśli. I teraz pytanie jest, czy my pójdziemy na ten trening i dalej ta nasza głowa będzie w tych wszystkich emocjach, w tym wszystkim, co się wydarzyło, czy my pozwolimy sobie się skupić i być na tu i teraz i doświadczyć tego treningu, doświadczyć tego, co się dzieje, jak ja trenuję, jakie emocje się we mnie w danej chwili pojawiają, czy ja dalej myślami będę gdzieś tam w innym świecie, a ciało będzie sobie trenowało. Dokładnie. Także naprawdę dużo często pokazuje moje doświadczenie, że ten trening po prostu przynosi ludziom formę odpoczynku od tego, co się dzieje na co dzień. Tak, potwierdzam i zachęcam do tego, żeby znaleźć sobie właśnie taką aktywność, która będzie Was tak sprowadzać do tego tu i teraz i będzie sprawiać, że będziecie się odrywać od tej rzeczywistości. Słuchajcie, następnym tematem, który wiąże się właśnie tutaj z naszym umysłem, są nasze przekonania. Czyli nie będę trenować na przykład siłowo, bo będę wyglądać jak kulturysta. Oczywiście. Tylko, że większość nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest ogromnie trudna praca, żeby tak wyglądać. Dlatego kobiety boją jak się podnieść. 100 kg podniosę to od razu kulturysta, co ty? Dokładnie. Nawet byśmy chciały, to tak, to nie jest takie po prostu proste. Z tym się wiąże naprawdę dużo zmian w naszym układzie mięśniowym, a więc naprawdę trzeba wykonywać bardzo regularnie takie porządne obciążenia. Trzeba do tego mieć odpowiednią dietę, która nam te mięśnie ukształtuje, potem ten tłuszcz, który te mięśnie oplata, zredukuje. Więc uwierzcie mi, drogie panie, tak głównie do Was jest mowa, że trening siłowy to nie jest trening, który zbuduje nasze ciała naprawdę na bardzo masywne, umięśnione figury. Wręcz przeciwnie, trening z obciążeniem zewnętrznym bądź trening oporowy na przykład na swoim ciężarze ciała przynosi w sumie najlepsze efekty, jeśli chodzi o odchudzanie. To prawda. Dokładnie, więc to taki, teraz mnie oczywiście już ludzi żyje w tym przekonaniu, że trening siłowy sprawi, że będziemy po prostu wyglądać jak taka męska wersja siebie. Tak. Tak nie będzie. Uwierzcie mi, że sylwetka robi się po prostu najlepsza wtedy, kiedy trenujecie właśnie przede wszystkim siłowo. Więc ta siła przekonań jest niestety często czymś, co nas odciąża i takie przekonania są w głowie, jest ich całe mnóstwo.
na przykład nie będę ćwiczyć, bo w sumie to nie mam na to czasu, albo nie mam sprzętu, albo no jest dużo jakby rzeczy, które możemy tutaj znaleźć przeciwko temu, czemu mam się nie ruszać, a właściwie wiemy dobrze, że nawet możemy popracować w takim kciuku, który mamy na sobie tu i teraz, odpalając na przykład wideo z treningiem na YouTubie. Tak, zapraszamy Was do tego wideo, żeby zobaczyć, jak można sobie zrobić szybki przerywnik w trakcie dnia. Kolejnym takim również często takim momentem, kiedy nie do końca wiemy, czy nawet coś jest dla nas, jest nasz wiek. Myślimy sobie, okej. Okay, to już nie wypada w tym wieku, to już w ogóle. W tym wieku to nie wypada. To jest kolejne właśnie nieodpowiednie, uważam, i jakby krzywdzące siebie przekonanie, że mam tyle a tyle lat i dla mnie to już naprawdę to już jest okres, w którym już nie powinienem się zajmować na przykład dbałością o siebie, bo mam za tym argumenty. Nasze argumenty tutaj też często idą na korzyść bądź przeciwko nam, więc uważajmy na to, co właściwie uważamy o sobie i w jakim żyjemy w świecie, w przekonaniach. Tak, przekonania mogą być albo wspierające, czyli takie, które nas będą motywowały do działania, na przykład dasz radę, potrafisz, jesteś w stanie i tak dalej. To są takie szybkie przekonania, które nas tu wspierają i będą nas motywowały, ale są również te przekonania destrukcyjne, które właśnie powodują, że my nie będziemy próbować nowych sportów, bo przecież to dla facetów. Albo kobiety takiego czegoś nie powinny ćwiczyć, bo albo nie wypada, się boję. Albo że się boję, bo przecież sobie krzywdę zrobię, połamie się i tak dalej. Wychodząc z łóżka możemy zginąć, a co dopiero gdzieś wychodząc na dwór, idąc do pracy. Więc teraz pytanie, w których przekonaniach będziemy żyć? W których przekonaniach pozwolimy sobie żyć? Czy będziemy wybierać te, które nas wspierają, motywują? Czy będziemy żyć dalej w tych, które nas będą gdzieś stopowały, hamowały i sprawiało, że to życie nie będzie takie przyjemne, jakbyśmy chcieli, żeby było. Dokładnie, więc tutaj oczywiście ważne jest to, w jakim rankingu naszych przekonań i naszych priorytetów leży właśnie aktywność fizyczna. Co my sobie o niej myślimy, jakie mamy do niej podejście, co właściwie o niej wiemy, ponieważ okazuje się, że ludzie mają dość często obraz troszkę, bym powiedziała, zakrzywiony tego, na przykład, czym jest trening. Myślę, że naprawdę są takie, a nie inne jakieś ich pierwsze obrazy, jakie powstają w głowie. Potem przychodzą na trening personalny, okazuje się, naprawdę, to był trening, a było tak przyjemnie, było tak fajnie i moje ciało tak fajnie się poczuło. Także czasami żyjemy troszkę w takich złych schematach, które nam po prostu powodują to, że hamujemy się przed podjęciem właśnie aktywności fizycznej. I tutaj zapraszamy Was do tego, żeby przełamywać te schematy, bo tak jak mówiłyśmy we wcześniejszych odcinkach, te przekonania można zmieniać. To nie jest coś, co z nami zostaje na całe życie, tylko naszą odpowiedzialnością jest to, żeby sobie uświadomić, że one są i żeby wziąć za nie odpowiedzialność i po prostu zacząć je zmieniać. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze najbardziej wspierające przekonania, a jakie są takie, które czujecie, że mogą Was ograniczać. Na pewno na wszystkie komentarze odpowiemy i podzielimy się wskazówkami, jak można je zmienić. Na dzisiaj to tyle od nas. Dziękujemy Wam za Waszą obecność. Zapraszamy Was do kolejnych naszych wideo, które pojawiają się regularnie co tydzień na naszych kanałach. Zapraszamy Was do tego, żebyście podzielili się w komentarzach swoim doświadczeniem, swoimi wrażeniami po dzisiejszym odcinku. Dziękujemy również za wszystkie subskrypcje, udostępnienia, komentarze i za to, że dzielicie się tymi filmikami ze swoimi znajomymi i bliskimi. Jeżeli jesteście dzisiaj z nami pierwszy raz, zapraszamy Was do wcześniejszych filmików. Pierwszym tematem, o którym mówiłyśmy w naszym projekcie, jest temat nawyków, tego w jaki sposób one powstają, jak kreują naszą codzienność i jak możemy je świadomie zmieniać. Drugi temat, który omawiałyśmy, wiąże się z uważnością. Uważnością na siebie, na swoje życie i na to, jak możemy je tworzyć świadomie. Dziękuję Wam, że z nami dzisiaj byliście. Zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.